Państwa do kolejnego punktu, to jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do wieloletniego planu finansowego. Drodzy Państwo, pozwolę sobie omówić wspólnie punkt 7 i punkt 8, bo te punkty są ze sobą powiązane. I tak, drodzy Państwo, jak wiecie, w najbliższym roku, w najbliższych dwóch latach zaplanowaliśmy realizację dwóch takich dosyć dużych inwestycji, jeżeli chodzi o Górskie Ołtanowskie, budowę, kontynuację budowy ogrodu Nowej Huty przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 na Dywizjonu 300 i budowę miasteczka rowerowego przy Marii, Dąbrowskiej. Początkowo plan był taki, że w tamtym roku mieliśmy wykonać projekt ogrodu Nowej Huty za kwotę 25 tysięcy, dzięki czemu w tym roku moglibyśmy przystąpić do realizacji tego zadania i wybudowania tego ogrodu. Natomiast na rok 2015 zaplanowaliśmy budowę miasteczka rowerowego przy Marii Dąbrowskiej. Niestety w grudniu pojawił się taki problem, że wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji na projekt przy Marii Dąbrowskiej po prostu nie wywiązał się z umowy, poinformował o tym ZIKiT. No i być może, nie znam szczegółów, najprawdopodobniej zapłacił jakieś tam kary umowne wynikające z umowy. Natomiast my zostaliśmy z pustymi rękami na rok 2014, jeżeli chodzi o dalsze prace w zakresie ogrodu Nowej Huty. To nam zupełnie zburzyło koncepcję, jeżeli chodzi o realizację nie tylko tego przedsięwzięcia, ale również miasteczka rowerowego. No bo jakie mielibyśmy, drodzy Państwo, wyjście z tej sytuacji? Pierwsze, które się nasuwa, no to, że przekładamy wszystko na rok 2015. Tylko, że w 2015, biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe, nie jesteśmy w stanie udźwignąć tych dwóch tak dużych przedsięwzięć. Dlatego musimy patrzeć na ich realizację, ale również na pewne koszty, które ponosimy co roku, jak chociażby bieżące utrzymanie, to jest rząd około 60 tysięcy złotych, a także doposażenie. Doposażenie, ja takie wrażenie odnoszę, że w zakresie doposażenia naprawdę zrobiliśmy w tej kadencji bardzo wiele. I te ogródki są doposażone naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dlatego tutaj już to zaangażowanie środków finansowych nie jest aż tak potrzebne na takim wysokim poziomie. Natomiast no niemniej jakieś środki finansowe będą na to niezbędne. My musimy uwzględniać doposażenie w takim nawet ograniczonym zakresie, bieżące utrzymanie, dwa lata, montaż dwuletni, no i te dwa przedsięwzięcia. Żeby jakoś wyjść z tego impasu, jakoś rozwiązać ten problem, zaproponowaliśmy jako zarząd, aby rozbić zadanie miasteczko rowerowe na dwa lata, czyli część w wysokości 125 tysięcy złotych zrealizować w tym roku, natomiast w 2015 roku za kwotę 75 tysięcy drugi etap, natomiast dokumentację ogródka przy osiedlu Dywizjonu 303 między Kościołem Spółdzielnym a ZSO nr 14, żeby dokumentację zrobić w tym roku za kwotę 25 tysięcy złotych, natomiast w przyszłym roku zrealizować budowę tego ogrodu. No, nie ma innej możliwości, żebyśmy, znaczy jest teoretycznie jeden tryb, na który moglibyśmy zaryzykować, zaprojektuj, wybuduj, z tym, że ja pytałem się w ZIKiT-ie i ze strony ZIKiT-u no, nie było wyraźnie, musielibyśmy mieć naprawdę dużych nacisków, żeby była akceptacja na takie rozwiązanie, natomiast tak naprawdę tryb zaprojektuj, wybuduj to jest trochę kupowanie kota w worku, bo wykonawca ma zrobić zarówno projekt, jak i na podstawie tego projektu ma zrealizować inwestycje. Natomiast w sytuacji, kiedy najpierw robimy projekt, możemy się z nim zapoznać, zaopiniować, dać pewne wytyczne i następnie na podstawie tego projektu realizowanie jest zarówno. Więc tutaj jako zarząd proponujemy takie rozwiązanie, bo wydaje się ono być jedyne racjonalne i rozsądne w takiej sytuacji i tak naprawdę umożliwiające realizację tych dwóch ważnych dla naszej dzielnicy inwestycji. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony chciałem zapytać, czy komisje opiniowały? Komisja Ochrony Środowiska, proszę zdjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram, Państwo, dyskusję. Pani Ania, będzie bardzo proszę. No, proszę Państwa, ja chciałam zwrócić uwagę, że projekt Ogrody Nowej Huty to jest
No to jest właściwie taka inicjatywa bardzo społeczna i dość mocno starałam się rozgraniczyć rolę radnej, a osoby, która pracuje społecznie w ogrodzie. I właściwie to przyważyło i taki charakter ma ta inicjatywa, poparta również środkami unijnymi. Więc ja się obawiam, ja nie mam przeciwwskazań do decyzji zarządu, ani odmiennego zdania. Tylko boję się, jak ludzie, którzy byli powiadamiani, że będzie to realizowane, czyli społeczność, gdzie Państwo, dość dużo ludzi pracowało przy ogrodzie, żeby się nie zniechęcili, prawda, że coś się mówi, coś się robi. Ja też nie chcę antagonizować środowiska społeczności z IKIT-em. No czasami to się aż na usta ciśnie, żeby powiedzieć, wyłożyć kawę na ławę, co się to w ogóle tam dzieje, prawda? Bo jeżeli, proszę Państwa, my krytykujemy wykonanie na przykład rekultywacji, to dochodzi do po prostu do prawie, że do wojny między urzędnikami a nami. Oni po prostu, no można powiedzieć, że nas nie cierpią za ten obrót. I to trzeba jakoś wyhamować, wyłagodzić. Żeby ta inicjatywa żyła, prawda, życzliwością. I tutaj się troszeczkę obawiam, dlatego jest jedno wyjście, o którym już mówiłam panu przewodniczącemu, że powinniśmy rozgraniczyć, z tego projektu wyciągnąć wodę. Bo nie może być tak, żeby ZIKIT wszystko robił, skoro jest możliwość, że inny wydział miasta, na przykład RPWiK, może coś zrobić, to niech zrobi. Bo proszę Państwa, my bez wody nie możemy być. Przecież my nie jesteśmy jakimiś tumanami, żeby po prostu nami tak poniewierać. Jak ja się tym ludziom pokażę, proszę Państwa, na wiosnę, że ogród nie ma wody? Coś musimy tutaj zaradzić. Ja nie jestem od wyciągania pieniędzy absolutnie i dobrze mnie znacie pod tym względem. Nie wychodzę na barykady i nie żądam dla ogrodu nie wiadomo czego. Ale ogród wody musi mieć. Bardzo Pani Radnicy, jak najbardziej ja rozumiem to stanowisko Pani Ani, bo po pierwsze Pani Ania faktycznie to jest zaangażowała ogromną energię. No i też musimy pamiętać o tych mieszkańcach. Proszę Państwa, ale tam współpraca z tymi, to się gdzie się załamać. Natomiast współpraca z IKIT-em niestety pozostawia wiele do życzenia i w tym obszarze wielu innych, chociażby prosty przykład, drodzy Państwo, od 1 lutego, jak wiecie, na Mowińskiej ma być ograniczony ruch, natomiast na stronie internetowej z IKIT-u, jak sobie wejdziecie, jest informacja, że w przyszłym tygodniu będzie informacja o tym, jaki oni mają w ogóle pomysł na to, żeby to rozwiązać, w sensie takim, że ci ludzie, którzy korzystają z tego ciągu komunikacyjnego, jak mają się przemieszczać w momencie rozpoczęcia. Nieprzygotowani. Także troszkę jest przepis, ale faktycznie tu jest taka sytuacja z ogrodem, że znaczy nie chcę obwiniać IKIT-u, być może tutaj z ich strony doszło, znaczy nawet nie przy tej umowie, ale przy wielu innych rzeczach, o których Pani Ania mówiła, rekultywacja terenu, no, było nieprofesjonalne zachowanie z ich strony. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o tą wodę, no to będziemy tutaj, Pani Aniu, spotkamy się z RPWiK i będziemy szukać jakiego rozwiązania, żeby na wiosnę. No tylko to poprosić się ten ZIKIT, jakimiś kosztami RPWiK, bo myślę, że jestem tutaj w stanie się spotkać. Jakoś tutaj jakieś rozwiązanie. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz, no to jest dzisiaj dla nas jedyne rozwiązanie, ta propozycja, żeby te dwie inwestycje zrealizować w skali w ciągu najbliższych 2 lat. Dziękuję bardzo. Pani Zofia Ziarkowska, bardzo proszę. Więc to na pewno nie jest wina z IKIT-u, jakkolwiek ja tam o IKIT-cie nie mam dobrego zdania, ale tutaj akurat oni mnie zawinili, bo no nie wiem, no zawarli umowę z projektantem, to znaczy z biurem projektowym. No jeżeli ten projektant zawiódł, w ostatniej chwili powiedział, że on do któregoś tam listopada nie zdąży wykonać tego projektu, no to przecież wiedział, jaki jest termin. No i on oczywiście poniesie karę, bo przez 5 lat nie będzie mógł, nie będzie dostawał zamówień. No ale no tak się stało, jak się stało. No i w tej chwili trudno mieć pretensje. Bardzo dobrze uważam, że pan przewodniczący to naprawdę znalazł salomonowe wyjście z tego wszystkiego. I,
i agituję Państwa do głosowania za Pani Zosiu, można mieć pretensje do Zikitu, ponieważ Zikit zna swoje ceny i to Zikit wystawił kwotę 11700 na cały projekt. I on doskonale chyba wiedział, że za te pieniądze się nic zrobić porządnego nie da. I stąd pierwszy upadł, drugiego namówili, też to wziął i też się z tego nie wywiązał. Także to po prostu nie wiem, to chyba jakaś kara za to, żebyśmy tak walczyli o ten upad. Ja to tak widzę, no niestety. No nie wiem, ja tak mówiąc, jednym zdaniem, moim zdaniem zabrakło urzędnikom z ekipu wyobraźni. Pan Marek Sadowski. Ja osobiście jestem zesłany tą wypowiedzią pani Zosi, bo pani Zosia tak dywaguje na ten temat. Zosia, pani, pani raz przyjdzie tam na ogród, tak gdzieś o godzinie 7-8, przyniesie te wszystkie węże, porozkłada, jak jest upa, popodlewa pani, a potem je pani pozbiera i pójdzie do domu. Wie pani? To wtedy podyskutujemy na temat, czy to jest, kto zawalił, kto nie zawalił. My tam pracujemy, to wiemy, proszę pani. A wie pani, a mówić, a czyny to są dwie różne sprawy. Także niech pani nie broni tego, kto zapierdoli. Taka jest sprawa. Przepraszam, proszę się tak nie wyrażać, ale bo tu jest sesja, a nie rynsztok jakiś. Ale nie wiem, dlaczego pan ma do mnie pretensje. No, pani broni podmiotu, który zapytał. Nie, ja nie bronię absolutnie. Ja jestem w tej chwili za prawdą, bo ja się tego tak się dowiedziałam i przekazuję. Pani źle się dowiedziała. Drodzy państwo, mimo że nie jesteśmy w parlamencie, obowiązuje nas parlamentarnie. Przepraszam. Pan Bogdan Krupa, pan proszę. Szanowni Państwo, ja tylko dwa słowa powiem. No, wszyscy wiemy, że w ogrodzie woda po prostu jest niezbędnym elementem do działania, żeby ten ogród pomagać dalej. Jeżeli wody nie będzie, no to wiadomo, że wszystko zwiędnie. Że ogrodu nie będzie. I ogrodu nie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie, czy jeszcze jakieś zgłoszenia dyskusji? Nie wiem, drodzy Państwo, zamykam dyskusję. Dziękuję zawsze za takie dobre podziękowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 22. Kto jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Dziękuję, stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę. To i przechodzimy.